Jestem rodowitą rybniczanką. W Sejmie chcę pracować na rzecz mojej małej ojczyzny Śląska. Od 10 lat jestem zaangażowana w działalność polityczną. W regionie rybnickim prowadzę akcję profilaktyki nowotworowej Twoje zdrowie, Twój wybór. W przyszłości zamierzam rozszerzyć ją na cały kraj. Z własnego doświadczenia wiem, że doktorat i dwa fakultety nie wystarczą kobietom do realizacji celów. Sama staram się godzić życie rodzinne z życiem zawodowym, bo liczy się działanie. I do takiej aktywności zamierzam namawiać kobiety. Lista numer 3.